Dzień dobry, kochani, witam was o poranku i zapraszam was na odcinek, który powstał przez Sarę Cwalinę, która nominowała mnie właśnie do tego formatu, czyli Vogue Beauty Secrets, Vogue Beauty Challenge, możemy też tak to nazwać. Tak więc tak, ja siedzę na ziemi, piję wodę, mam tutaj, słuchajcie, nawet śniadanie. Jest bardzo instagramowo dzisiaj. Muszę coś zjeść, bo zaraz zdechnę. Ogólnie mega spoko, że w sumie tutaj goszczę was przy jedzeniu, bo w sumie to jest też ważna sprawa i nie zawsze w filmach beauty routine to się pojawia, ale myślę, że to jest bardzo ważne. Słuchajcie, to co wkładacie w siebie, to jak jecie, jaki jest wasz styl życia, determinuje również wygląd waszej skóry. Myślę, że to jest oczywiste, ale chciałam to podkreślić, tak więc pamiętajcie, żeby nie tylko dbać o swoją skórę i o swoje ciało z zewnątrz, ale też dbać o to, co jest wewnątrz, bo jak wewnątrz będzie niedobrze, to na zewnątrz najprawdopodobniej też, bo to wszystko jest bardzo połączone, tak więc woda, od tego zawsze zaczynam dzień i staram się jej pić bardzo dużo w ciągu dnia. Z tym akurat nie mam problemu, na całe szczęście. Chociaż jak mam bardzo dużo pracy i nie mam wody obok siebie i po prostu rzadko wstaję od kompa i piję mniej w ciągu dnia, ja od razu potem to czuję wieczorem, że tak mnie trochę głowa boli, a jak tak kilka dni z rzędu piję mniej, to czuję po prostu, że skóra jest bardzo wysuszona i nieważne ile naładuję kremu, to i tak będzie zawsze lekko przesuszone, mam jakieś na nosie takie suche skórki, więc woda. Okej, zacznijmy więc od pielęgnacji. Ja już mam umytą twarz i po żelu zawsze używam tonik. Spryskuję czymś twarz. No minimum staram się nałożyć zawsze dwie warstwy, ale tak jak wam wspominałam też kiedyś w odcinku o Glowy Skin, warto jest naprawdę dużo tego toniku sobie nałożyć, na przykład nawet 7 warstw. Wiem, że to się może wydawać crazy, ale serio, nakładacie trochę, czekacie kilka sekund, aż się wchłonie kolejna warstwa i to powtarzacie. Jeżeli nie widzi wam się robienie tego codziennie, bo ja wiem, że to może zająć trochę czasu, chociaż też bez przesady, ale spróbujcie przed jakimś makijażem na wyjście tak o siebie zadbać. Zobaczycie różnicę na 100%. Ja na przykład pomiędzy tymi warstwami toniku, na przykład idę włączyć ekspres i wiecie, włączę ekspres, zanim on się włączy, to już zdążę wrócić do łazienki, nałożę sobie kolejną warstwę, idę znowu, odpalam, żeby się zrobiła kawa, wracam, nakładam kolejną warstwę, potem idę po kawę, wracam, nakładam kolejną. Więc myślę, że zawsze znajdzie się coś, co można robić pomiędzy wszystkimi warstwami toniku. Ja nałożyłam teraz 4 i na razie myślę, że to wystarczy. Czekam teraz, aż sobie to wszystko wchłonie i w międzyczasie będę podjadać śniadanko. Teraz czas na serum i obecnie używam Eco Sorbet z Bielendy. Jest to serum booster, nawilżające, kojące serum. Bardzo fajnie, to się w ogóle też sprawdza pod make-up i w sumie właśnie się skończyło. Ciekawe, czy coś jeszcze się wyciśnie. Ha, ostatnia porcja chyba. Może jeszcze na wieczór starczy. Lubię tego typu produkty, szczególnie na lato, bo są delikatne i bardzo lekkie. Dobra, czekam znowu kilka sekund, żeby się lekko wchłonął nasz booster. Przyniosłam sobie też olejek, ale stwierdziłam, że jednak nie będę go teraz używać. To jest The Alchemy Intense Skin Repair Oil. Był kiedyś w gratisie do L, tak więc mam. Natomiast bardzo fajne to jest. Używam tego wieczorem i jak na olejek nie jest takie ciężkie, ale stwierdziłam, że nie będę tego dzisiaj jednak używać, bo przyniosłam sobie jeszcze inny serum, na którym później zrobimy make-up i mogłoby już być za ciężko. Teraz czas na krem i jest to Face Boom Superstar nawilżający, rozświetlający krem do twarzy i pod oczy. I powiem wam, że w ogóle rozświetlające kremy to też jest mój must have na lato. Szczególnie kiedy no, skóra złapie trochę słońca. Ja używam kremu z filtrem i staram się używać codziennie. Rzadko mi się zdarza zapomnieć. Natomiast no wiecie, czasami posmaruję się rano, a później już na przykład nie dosmarowuję się wieczorem. To raczej tak mi się zdarza zapomnieć jakby dokładać w ciągu dnia. No więc ta skóra troszkę tego słońca jest w stanie u mnie złapać i wtedy ja osobiście już w ogóle nie mam potrzeby, żeby ją malować tak na przykład na co dzień. Więc wtedy krem taki rozświetlający jest idealny, bo mimo wszystko, nie wiem, przez to, że jest takie trochę matte drobinki, to jakoś tak u mnie wygląda, jakby wygładził kolory na skórze.
Nie wiem, dajcie znać, czy też tak macie. W ogóle tak teraz długo odczekałam z tym boosterem, on jest taki klejący i czuję, jak mi się powieki kleją. Powiem wam, że ten krem jest naprawdę bardzo fajny. Czuć, że jest taki fajnie nawilżający i dosyć wydajny jest. Mam go już naprawdę, no z miesiąc na pewno go używam i to codziennie, więc polecanko. I on też nie jest taki mocno rozświetlający. To nie jest, jak czasem bazy są z drobinami, to tak nie działa. On je, nie wiem nawet, czy ma drobiny. Jakby miał, to na pewno bardzo, bardzo delikatne, bo nie. On jest bez drobin. On daje raczej taką właśnie bardziej perłową, ale nie drobinową poświatę. Teraz super ważny element i obowiązkowy, szczególnie latem, czyli krem z filtrem. I przy okazji dzisiejszego filmu też przegadamy sobie wszystkie trzy kremy, które obecnie testuję. Najlepszy składowo z tych kremów tutaj będzie ten żółty, czyli Mustela. Jest to taki jakby dla dzieci krem, jest bardzo tłusty. Niemniej jednak ja go bardzo lubię używać na co dzień. Znaczy się, ja często po prostu się nie maluję w ciągu dnia i jeśli nie nakładam na niego makijażu zaraz, no nie wiem, po jakichś 15 minutach, to jest spoko, bo on sobie, wiecie, w ciągu dnia jak go noszę, to się wchłonie, a kiedy na przykład nakładam dopiero odrobinę make-upu, nie wiem, koło 15-16, to nic się nie dzieje, więc jakby spoko. Wiem, że wtedy używa, powinnam dołożyć go, ale no mówię, ja nie zawsze to robię. I'm so sorry. Natomiast jeśli chodzi o kremy, na których make-up trzyma się bardzo dobrze, to są te dwa. Jest to już znane wszystkim Sun Gel od Skin79. No i testowałam sobie też ten krem ochronny z Bielendy nowy. I kurde, ogólnie on jest fajny. On trochę bieli na początku, ale to w ogóle później znika. Podoba mi się formuła i wszystko mi się w nim podoba, oprócz tego, że chyba on mnie wyspuje. Tak mi się wydaje, przestałam go teraz używać i zobaczymy. Jeśli się okaże, że moja skóra tak na niego reaguje, no to nic, będę go używać na ciało, bo mimo wszystko jest fajny, fajnie się rozprowadza, nie klei się i taki ten. Sprawdzam to, bo w podobnym czasie wprowadziłam jeszcze drugi krem na noc, więc będę dawać wam znać. Wy możecie dać znać, czy mieliście, jak wam się sprawdza. A dzisiaj użyję sobie tego, czyli ze Skin79. Jego skład nie jest najlepszy. Nie będę się tutaj rozwodzić, bo ja się aż tak... powiem tak, nie znam się na tym. Po prostu jestem na grupce ABC składy na fejsie i zawsze, kiedy chcę kupić jakiś krem, to sprawdzam tam, co dziewczyny, które się znają, sądzą na temat danego produktu, danego kosmetyku. I jak ja kupuję już sobie kosmetyki, to staram się, żeby miały ładne składy, żeby, wiecie, nie miały jakichś dziwnych składników, które mogą raczej zaszkodzić, żeby też było mało alkoholu i w ogóle, ale... to jest moje takie indywidualne podejście. Co nie zmienia faktu, że ten krem ze Skin79, jeśli chodzi o jakby uczucie i przyjemność nakładania, to jest super, jest bardzo lekki, bardzo żelowy, szybko się wchłania i make-up pięknie na tym wygląda. Wiem, że dużo ludzi go lubi i nie dziwię się. Okej, okay, teraz czas na 15-minutową przerwę. Mogę sobie na to pozwolić, bo tak. Chcę, żeby mi się wchłonął krem. Też raz dostałam właśnie od was info, że 15 minut powinno się poczekać po nałożeniu SPF-a, żeby nakładać make-up, tak więc jadę sobie śniadanie i myślę, że jeszcze zdążę sobie zrobić kawę i wtedy zabierzemy się za make-up. Okej, kochani, lecimy z make-upem. Ja już mam kawę, śniadanko zjedzone. Z racji tego, że tak jak wam powiedziałam, że mam lekko przesuszoną skórę ostatnio, to lubię sobie wtedy nakładać podkłady na takie olejkowe serum. I mam dwa takie, które mi się sprawdzają. Jest to właśnie serum z witaminą C z Paese albo Tarte, ten marakuja olej, tylko to już będzie droższa zabawa. Natomiast dzisiaj użyjemy sobie tego. Staram się nie dotykać końcówką skóry, bo wiem, że to jest niehigieniczne. Teraz mój ukochany podkład, który już jest bardzo na wykończeniu. Paese Long Cover Luminous i ja odcień 03N. I on mi praktycznie przez cały rok się sprawdza. Przez krótki okres zimą czasami muszę mieć jaśniejszy ton, ale ten jest naprawdę bardzo uniwersalny. To jest też podkład o średnim kryciu, albo nawet lekkim do średniego.
więc jest super, no i naprawdę pięknie wygląda i używam go też na różnych osobach i wszędzie. Wygląda super i nie jest drogi, bo on około 3 dyszki kosztuje, więc naprawdę gorąco polecam. Możecie sobie zobaczyć, jak przepięknie wygląda skóra. Jest taka dewy, taka bardzo rozświetlona. Uwielbiam to, że ten podkład sprawia, że skóra nie wygląda, jakby była z podkładem. Ja teraz łapię za paletkę róży. I to jest paletka Indulgence chyba. XX Revolution w każdym razie. Te takie bardzo ładne marmurkowe paletki. I ja nakładam tym samym pędzlem. I robię tak umyślnie, bo odkryłam, że dużo lepiej nakłada mi się róże tego typu w momencie, kiedy na pędzlu jest też podkład. I nie robią się wtedy plamy, bo czasami niektóre płynne rozświetlacze lubią po prostu plamić, albo jakoś tak odkleić podkład. A kiedy robicie to tym samym pędzlem, to jest mniejsza szansa, że tak się stanie. Czasami zdarza mi się wyjechać za nisko, więc wtedy po prostu czystym pędzlem tutaj sobie jakby przecieram i git. Teraz brwi i również, żeby było szybko i w sumie jak najszybciej na świecie, to używam tylko żelu i mój ukochany żel to Wonderful Brow z Rimmela. Odcień to jest 01 Light i jeszcze 02 też mi się sprawdza, tylko wtedy dwójki używam raczej, jak już mam podkreślone brwi, a jeśli chcę mieć taki totalnie naturalny look, to właśnie 01. I super jest to, bo ten żel nie dosyć, że trzyma mi brwi, to on ma jakieś takie chyba mikrowłókna i on sprawia, że te brwi stają się takie bardzo bushy, jakby się po prostu miało ich więcej. Teraz czas na bronzer i są to produkty, które odkryłam niedawno, chyba w ogóle w ostatnim filmie je używałam. Natural Bronzer Rimmel i jedynka i dwójka jest dla mnie okej. To jest w ogóle ciekawe, natomiast z dwójką trzeba uważać, bo jest intensywne i raczej używam go, kiedy robię sobie troszkę mocniejszy make-up, więc dzisiaj użyjemy sobie jedynki. Pamiętajcie, dajemy pędzel w produkt i później wpracowujemy owieczko i wtedy jest mniejsza szansa, że zrobicie sobie plamę. I to, co ja lubię robić teraz, ostatnio, to daję sobie też bronzer na nos. Robiłam kiedyś to różem i to jest bardziej popularne, ja natomiast lubię bronzerem. To też jest jedna z metod samego konturowania nosa. Tak chyba Niki tutorial kiedyś pokazywała, że właśnie nakłada się dużo bronzera na nos i potem się daje rozświetlacz na górę. Ja nie robię tego, żeby jakoś sobie nos wykonturować, bo nie umiem i jakoś mi to nie jest potrzebne, ale daje to taki właśnie vibe lekko, wiecie, przyjaranego noska na słońcu. I tak jak się wraca z wakacji, to zawsze nos zawsze jest taki opalony, więc po prostu zrobimy to sobie bronzerem. Okej, teraz przechodzę do różu i używam różu z paletki Natsu Pink Lambo i tutaj troszkę już tylko, żeby jednak bardziej wybił się róż, bo te płynne róże, one jak nam się połączyły z bronzerem, to dały takie coś pomiędzy, a jednak chcę, żeby było widać, że jest róż i tym samym pędzlem i troszkę damy sobie tutaj. Rozświetlacz z Miss Sporty, czyli Instaglow. Powiem wam, że naprawdę ten rozświetlacz jest super. I don't know, jakoś tak mega mi się podoba, jak wygląda na skórze. I jest tani. On nie jest ani zbyt złoty, ani zbyt srebrny. Nie jest też jakiś taki mega rażący po oczach i do takiego looku bardzo naturalnego, powiedzmy lżejszego, ten mi się mega sprawdza. Ja lubię nakładać rozświetlacz takim skośnym pędzlem, który teoretycznie jest do bronzera, dlatego że fajnie można sobie wejść pod brew i bardzo ładnie, jakoś tak nie wiem, dopasowuje się do kształtów twarzy, przynajmniej u mnie. Tak samo robię tutaj wewnętrznym kąciku oka.
Okej, okay. I teraz tak, jeśli chodzi o oczy, to można by nic nie robić, bo do takiego super naturalnego, moim zdaniem, tak, byłoby totalnie git. Natomiast, no ja muszę dać trochę koloru i będzie tu u mnie błysk, więc sięgam po paletkę Przebłysk od zmalowanej. I teraz, kiedy chcę, żeby ten make-up był bardzo delikatny, to nakładam błysk w strategicznych miejscach, tak to nazwijmy, czyli tylko na przykład w wewnętrznym kąciku i lubię też tutaj dać sobie w zewnętrznym na dół i dzisiaj zrobimy sobie tak właśnie z cieniem awokado, bo awokado nakładałam już przy teście właśnie tej paletki tak tu na dole, zresztą zaraz Wam pokażę i mega mi się podobało, więc dzisiaj zrobimy sobie full zielone oko. Tak, nakładam sobie tu. Lubię używać do tego takich małych pędzli. To jest akurat pędzel z paletki Naked i akurat pędzelki z takich palet dobrze się sprawdzają. Taki widzicie, mały jakby kwadratowy troszeczkę, ale mały, bo mam tego typu pędzle większe i one no tak się fajnie nie sprawdzają. Musi to być dosyć mały pędzel. I tak. Spokojnie możecie ten sam look zrobić nie z tak błyszczącym cieniem, tylko na przykład z jakimś matem. Ja natomiast uwielbiam dawać właśnie wewnętrznym kąciku błysk, bo kocham, kiedy patrzę w górę na przykład i widzę, jak tak mocno tutaj łapie światło. No nie wiem, ja kocham ten efekt, więc dlatego zawsze nakładam, nawet kiedy nie mam jakby nic na oczach, to w tym miejscu mam mnóstwo rozświetlacza. Dalej ten sam cień i nałożę sobie tutaj dokładnie tak, jak to zrobiłam przy tym makijażu w teście tej paletki. Przedostatni element, czyli tusz do rzęs i dzisiaj znowu rimmel. Słuchajcie, totalny przypadek, I don't know. Natomiast no, ja po prostu bardzo dużo tych rzeczy z rimmela testowałam i bardzo dużo mi się sprawdziło, więc no, mam tego mnóstwo. Scandalize Volume on Demand. Super maskara, jeśli lubicie dokładać sobie warstwy. Natomiast ma bardzo grubą szczoteczkę, więc zależy, czy lubicie takie. Ja nie lubię, ale akurat ta mi się sprawdza, tak więc... No cóż, tak mogę tylko Wam polecić. Zobaczycie zresztą, jak ona się prezentuje. Znaczy się, jak prezentują się rzęsy w maskarze. Pomalowany i niepomalowany. I ostatni element makijażu to usta i dzisiaj lecę trochę w różowy, bo odkryłam bardzo fajną kombinację tych dwóch produktów. Jeden z moich ulubieńców to jest Lip Crayon od Make Up Obsession. Bardzo lubię tą formułę i mój odcień to jest Treat Matchmaker. Do tego idealnie sprawdza się kredka Pierre René Lip Matic 10. I używam teraz tego połączenia, bo moja ukochana Lip Matic 08 no się wykończyła, jeszcze nie zamówiłam nowej, więc wykańczam to, co mam, no i odkryłam, że to jest kombo idealne. I teraz sposób na też bardzo szybkie malowanie ust, bardzo takie powiedziałabym kontrolowane i ładne, to najpierw zaczynam od pomadki i maluję tak mniej więcej. Nie dojeżdżam super do granic, tylko tak o, nawet nie wyszło mi aż tak dramatycznie, dlatego lubię te produkty, naprawdę. I teraz, dopiero teraz... konturówka. I robię ją właśnie na koniec, bo konturówką zawsze łatwiej jest wyrysować ładnie usta. A dwa, kiedy już macie pomadkę na ustach, to możecie fajnie sobie blendować konturówkę z pomadką i też wychodzi takie od razu lekkie ombre i ładne przejście. Okej, okay, teraz trochę biżuterii, złote kółka od Ani Kruk. Ja uwielbiam kółka, słuchajcie, jeśli chodzi o kolczyki. Pierścionki. Dużo pierścionków. Okej, okay, słuchajcie, make-up jest skończony.
skończony. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobał odcinek. Mi się w ogóle mega zawsze podoba nagrywanie tutaj na podłodze, pod oknem balkonowym, tak więc dajcie też znać, czy ten setup wam odpowiada i muszę, myślę, więcej filmów wprowadzić nagrywanych właśnie tutaj. Ja oczywiście dziękuję Sarze, ty piękności moje, dziękuję ci bardzo za nominację. Ja natomiast teraz, myślę, powinnam kogoś nominować i to zrobię, słuchajcie, nie ma tak łatwo. A więc nominuję Stysia, nominuję Agasawę i nominuję Guelle. Tak więc no, możecie dać im znać, że mają ode mnie nominacje. Ja oczywiście też oznaczę ich na Insta Stories. A wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, jeśli wam się podobają tutaj treści. Zapraszam też na mój Instagram i do widzenia. Miłego i pięknego dnia.